Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ liczę na to, że Dave będzie chciał już dzisiaj wyruszyć na tą wielką przygodę, która jest przed nami. Po prostu to są jak drzwi, które trzeba otworzyć. To są drzwi do przygody, widzowie. Więc mam nadzieję, że dzisiaj razem z Dave'em otworzymy te drzwi i wyruszymy w naszą podróż życia do zdobycia ogromnych, prawda, skarbów, które pozwolą nam wzbogacić się na Palionowie jak nigdy wcześniej. Więc widzowie, na samym starcie łapka w górę i subskrypcja. Bardzo się cieszę, że filmy wam się podobają, więc serdecznie was zachęcam do komentowania materiału. Ja sobie chętnie poczytam komentarze. Zapraszam na moje inne kanały, linki są w opisie. A ja lecę do Dave'a. Zobaczymy, jaka prawda tutaj jego, jak samo poczucie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty, Dawidzie, jesteś gotowy na, prawda, pewną podróż? Słuchaj, na razie jeszcze w głowie. No. Do mnie to nie dociera. No ale dobra, no robimy to chyba, no. Stary, musimy się przygotować, bo domyślam się, że ta podróż raczej krótka nie będzie. Więc... No właśnie, właśnie, stary, ja w ogóle... Nie wiem, kurde, ja jestem tak sceptycznie nastawiony do tej podróży, bo wiesz, no jednak to jest... Dobra, stary, co cię tu trzyma? Nie wiadomo gdzie. No, nie wiem, no wszystko! Nostalgia! Prawda, półtoraroczne zasuwanie! Ale przygoda! No też prawda. Jak to, dobra, jak, no, jak to się mówi, przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Z kreskówki to gdzieś jest, nie? Nie wiem, jak mi tak mówił za każdym razem. Gdzieś tam. Dobra, to lecimy. Dobra, stary, ale musimy ogólnie się przygotować i tak. Myślałem nad tym, co powinniśmy zabrać na taką wyprawę, nie? No i ogólnie sytuacja jest taka, że szczerze nie mam zielonego pojęcia, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy zabrać. Na pewno wiem, że potrzebujemy. Wiesz, co się może przydać na wyprawie, gdzie idziesz w nieznane? To jest quiz. Pieniądze. Prawda! Pieniądze! Z tym, że zielone to jest waluta tutaj na Palionowie i gdzieś tutaj w granicach Palionowa mogą jeszcze się ludzie, że tak powiem, posługiwać zielonym. Ale my lecimy chyba dosyć daleko, więc wydaje mi się, że zielone, stary, nam totalnie się nie przydadzą. Więc raczej diamenty, myślę, że złoto, stary. Złoto, bo diament to jest takie coś, że on jest, jakby to powiedzieć, użytkowy, że może z niego zrobić narzędzia i tak dalej. A złoto jest taką typową walutą, że z tego nie opłaca się nic robić, tym opłaca się tylko i wyłącznie handlować. Więc... Czy my mamy dużo złota? No w banku naszym, nie? Ja mam, no, przy sobie stack. Ja mam przy... No, no czekaj, możemy tam szybko skoczyć. Masz kartę ze sobą? Ale stack, tak mam, ale stack mamy sztabek. Tak, mamy sztabek, ale będziemy mieli, tam jeszcze jest trochę bloków, więc tych sztabek będzie dużo bardzo. Dobra, chcę to zobaczyć, bo mi się kojarzy, że chyba mamy mało, bardzo mało. A mi się złota. Wydaje, że... O kurczę, tutaj. Że tego złota nie ma tak źle, że wydaje mi się, że całkiem dobrze nam się żyje. Że tak to ujmę. Dobra, nie sprawdzić, stawiam kartę, czekam na ciebie. Lecę. I zobacz, uwaga. Pyk. I no 25 bloków złota plus 17 tych, to jest dużo, stary. 2,5 razy 9 to jest dużo. No tak, no. No coś, to z tego zrobić, coś z tego zrobić można, stary. Dwa staki, prawie 3. Biorę całe złoto, które mamy. Bo nigdy nie wiadomo, kogo spotkamy i komu będzie można to sprzedać. I może czym zapłacić, bo wiesz, może nam się coś przydać po prostu. Ej, jak ty wyciągasz tą kartę z tego? Po prostu uderzam. Co? Uderzasz? No. Okej, dobra. Bo myślałem, że to się jakoś inaczej, bo u ciebie to tak jakoś się płynnie od razu, kurde, wzięło. Nie. No właśnie nie. Dobra, kurde, nieważne, ja co? Właśnie myślałem, że się da, no dobra. A może, czyli czekaj, co, chyba, złoto że, mamy? Chyba, że da się jakoś z shiftem brać to. Ej, szczerze nie sprawdzałem tego nigdy. No nie wiem, no właśnie. Ale to nie by wiem. Było całkiem logiczne, jakby się tak dało. Nie wiem, trzeba nieważne. To przetestować kiedyś. Tak, trzeba to przetestować. Ale słuchaj, myślałem jeszcze, co nam się może przydać i uznałem, stary, że my w ogóle nie korzystamy z tego, ile mamy TNT. A mamy go naprawdę bardzo dużo. I teraz tak, nie wiem, kogo tam spotkamy, ale może to być dobra okazja na to, żeby takie TNT właśnie komuś sprzedać. Żeby ten ktoś po prostu, wiesz, może ktoś będzie potrzebować, może ktoś tam będzie, nie wiem, może kogoś spotkamy, co, nie wiem, co po prostu to będzie... Co tu się wydarzyło? Dlaczego tu jest tak... Takie coś się zrobiło dziwne? Chopie! Co? Tego nie kryjesz w ogóle! Jak nie kryję? Ty się kurde nie kryjesz. Dobra. No patrz. Co? No nie, to no, było zakryte. Odsłonięte. Sam jesteś odsłonięty. Ale tu już, hejter tu już był. On już tu wlazł. On po prostu nic nie odkrył. Dobra, otwórzmy to. I teraz tak. Szybka akcja. Ile my tego TNT możemy zabrać? Właśnie, bo my musimy ograniczyć miejsce w ekwipunku, stary. My nie możemy brać to za też, duże rzeczy. Bo... Same najpotrzebniejsze. Ja w ogóle ci powiem, ja idę w przygodę, ja nie biorę nic, bo... Jak nic? Kurde, czy jeszcze... Tylko złoto... Złoto... No? Złoto i jedzenie. I TNT. No i TNT. Serio? A narzędzia? Walić, stary, no dobra, ale no mówisz przygoda, a chcesz brać wszystko, co ci się kojarzy stąd. Czyli chcesz zostawić narzędzia wszystkie? Wszystko. Dobra, wszystko. No zostawiam w tej skrzynce w takim razie, dobra. Elytrę. Aha, zbroję chcesz jakoś brać? Zbroję zostawiam.
I karta, nie, a co z kartą? Jak mam lecieć, to zostawiam. Też zostawiam do Ender Chestu, nie, tu nie dawaj. Czyli fajerwerki też nam się nie przydadzą, czyli poczekaj, czyli złoto. Ej, ty no jesteś tak. Pewien, że ty chcesz taką wyprawę robić? No chyba tak, no a co? No dobra. No a jaką ty chcesz wyprawę robić? Dobra, no to w takim razie wezmę trochę emeraldów. Dobra, no to czekaj, wrzucam kartę, żeby ten wózek przyjechał. Weźmy tego TNT, no nie no, stary, kurde, cofnął się wózek. Ale dobra, zaraz przyjedzie, bo ta karta jest aktywna. Dobra. Dobra, i zobaczmy, dobra, no to... W ogóle? No tak, tak. Bierzemy co, całą taką skrzynkę jedną? No możemy chyba, no ja po pasku, ty po pasku. A kto weźmie środkowy pasek? A może by został? Na pamiątkę. Dobra, wezmę go teraz, tylko sobie do tej skrzynki odłożę też syf, bo ja tu mam dużo takiego syfu. Czekaj, bo ja, co w takim razie żarcia też będzie potrzebować masę. Tak, no tak, jedzenia dużo. Dobra, no to weź, zostaw jeden stack tam w tej skrzynce po prostu, wiesz? A resztę zabierz, bo będziemy mieli wtedy porówno. Dobra, czyli mamy złoto, mamy ziemniaki. W sensie ja mam ziemniaki. Weźmy ziemniaki, one są najbardziej opłacalne, stary. Najwięcej zabierzemy, najbardziej się nimi najemy, a mam ich od groma, więc może. Kurde, ja właśnie nie mam w ogóle, dobra. No to dobra, to przyjdziemy się zaraz do mnie, bo ja tam mam. Odkładasz tu do skrzynki te rzeczy swoje? Tak, tutaj mam. Dobra. Dobra, no dobra, okej, git. A, elytrę jeszcze miałem odłożyć, dobra, to odkładam tu. Pyk, nie ma nic. Dobra, biorę w takim razie kartę. Znaczy wiesz, zabrałeś TNT, zabrałeś, dobra. Elytry to na razie weźmy, bo wiesz, jeszcze trzeba ogarnąć statek, nie? Go jeszcze nie ogarnąłem w 100%, więc... A gdzie i tak ty, nam się ta elytra przyda. No dobra, no to w takim razie biorę tą elytrę jeszcze i fajerwerki. Dobra, no to chodź, idziemy w takim razie... A, ja właśnie, ja jeszcze jedną rzecz muszę zrobić ważną. Ty, bo hejter może bardzo chcieć ze mną rozmawiać jeszcze w trakcie tego całego zamieszania, więc ja muszę mu powiedzieć, że mnie nie będzie przez następne kilka dni, nie? Aha, no tak. Ty to zamknąłeś, czy otworzyłeś? Zamknąłem. Dobra. Muszę z nim się spotkać też, ale czekaj, bo ja odkładam kartę do Ender Chesta. Nie wiem, gdzie ty kartę, tam na dole masz kartę, nie? Tak. Dobra, no tam raczej nikt nie powinien tego odnaleźć. Ale ja jeszcze przełożę, Okej, dobra, czyli to mamy. Ziemniaki, chodź po ziemniaki. Dawaj, no, a gdzie ty je masz? Tu chodź i lecimy tutaj na dół. Musisz zabrać ziemniaków jak najwięcej, bo ja nie wiem, ile nas nie będzie, a że tak powiem, nie ma co ryzykować, nie biorąc ich. Dobra, tutaj jest tak, tu są jakieś przepalone, więc weź. Nie wiem, ile tu z piecyków sobie powyciągaj. Ja jeszcze trochę powkładam do pieców, żeby się to paliło dalej, bo... Ja chyba biorę 3 staki, bo więcej się nie... Myślisz, 4. Dobra, no to ja też stary, wezmę 4. Stary, to jest 4. dużo. Myślisz? No. Dobra, no to biorę... Myślę, że tak. Dobra, no to biorę 5. 4 staki będzie idealnie. Kurde, ja się boję, stary, że... Ja wiesz, ja nie wiem, ile nas nie będzie, nie? I... Dobra, ty! A może powinniśmy zabrać kilka ziemniaków takich, żeby mieć na pole, jakby uprawne? No ale my na pewno, stary, no dopłyniemy, znaczy ten, no nie wiem, no. Kurczę, no nie wiem, dobra, no nieważne, dobra, no będziemy myśleć tam. Damy no trudno, mamy tego sporo. Dobra, stary, czekaj, ja bym poszedł teraz szybko jeszcze do hejtera, z nim pogadał i po prostu, no ja mu powiem po prostu, że mnie nie będzie przez jakiś czas, nie? On to musi zaakceptować, stary, niech bo się wiesz... Będzie. Wiesz, możesz, poczekaj może tu, żeby on w ogóle nie połączył tego, że no, my no, zaraz no, no, robimy, no, weź idź sam, bo tak, kurde... Tak, ja zaraz tu wrócę, chwilka. Tu poczekam. Dobra. Dobra, widzowie, lecimy do hejtera. I o, jest tam u siebie, dobra, musimy z nim pogadać, bo mam nadzieję, że on to zaakceptuje w ogóle, że będę chciał kilka dni wolnego, taki, prawda, krótkie wolne. Mam nadzieję, że pozwoli, dobra, uwaga. Halo? Halo, panie Halo. Prezydencie, dzień dobry. Ja przyszedłem porozmawiać. Jest konsultacja robiona. Jest konsultacja robiona. Ogólnie sytuacja wygląda następująco, panie prezydencie. Potrzebuję kilka dni wolnego. Nadarzyła mi się okazja lecieć na wakacje. Lecieć na wakacje. Tak szybko? Nie, poczekaj. Potrzebuję wolnego, chcę lecieć na wakacje. Jesteś moim pracownikiem, to jak? Ty jeszcze tygodnie ale... nie chcę pracować, a ty już chcesz wolne? Ale nadarzyła mi się okazja, miałem wakacje zarezerwowane już od pół roku. Muszę po prostu, panie prezydencie, stracę te wakacje, jak nie pojadę. A z kim na te wakacje się wybierasz? I to jest samotna podróż. Samotna podróż mówisz, Samotna no dobrze, podróż. Ja się rozejrzę. Ty mnie nie okłamujesz, jeżeli się dowiesz. Panie prezydencie, ja chciałem zadbać o pana w tym trudnym czasie, w którym mnie nie będzie. Mam, prawda, ziemniaki, które totalnie za darmo oddaję. 47 ziemniaków. Nie, myślisz, że ja się ziemniakami tutaj. Nie, ja to po prostu. Ale przepraszam bardzo, ja to robię z myślą o panu prezydencie, że pan prezydent miał na spokojnie jedzenie podczas mojej nieobecności. Ja wrócę. Dobra. Ale typie, jak ja to mam ogarnąć, obliczenia i tak dalej? To wypłaty do cię dawać. Dasz radę. No nie dam rady, to ty od tego jesteś, ile cię nie będzie? Tydzień. No co to jest? Tydzień. Wyprawa w jedną stronę. Nie, tydzień.
Nigdy bym nie opuścił tego miejsca. Kocham to miejsce. Jestem dobra. Zakochany w Palionowie. Haha, ta zmiana tonacji, ja wiem jak to wygląda. Jaka dobra, zmiana tonacji? Typie, jak cię nie będzie za tydzień, wykopuję cię stąd i masz wypad z Palionowa. Dobra. Jestem prezydentem, więc pamiętaj. Dobra, tydzień urlopu. O, masz tydzień czasu, odliczam start. Dziękuję pięknie, dziękuję pięknie. Dobrze, widzowie, mamy wolne. Wakacje, znów będą wakacje. Dobra, musimy tak jeszcze przy nim tutaj, prawda, się pocieszyć. Lecimy do Dave'a i mam nadzieję, że on już jest gotowy na podróż, bo ja jestem już, że tak powiem, chodzę jak nakręcony. Panie Dawidzie? Panie Filipie, udało się? Jest, dostałem tydzień wolnego. Ej, w ogóle Dawid, to jest dziwne, że ty się musisz prosić o wolne. Stary, bo ja jestem jakoś jego praworęką, nie? Ale to po prostu chodzi o to, żeby on przez tydzień nie chciał ode mnie nic, nie? To w sumie no tylko tak. Tyle chce, nie? Bo tak naprawdę reszta mi lotto. Dobra, stary, musimy się jeszcze przebrać. Ja przygotowałem stroje na podróż, stary. Chodź, musimy się przebrać jeszcze, bo ja mam takie fajne stroje przygotowane. I wydaje mi się, że to powinno ci się spodobać, nie? Ogólnie muszę cię przeprosić za to, że będziemy mieli oboje tak samo uszyte stroje. Ale niestety osoba, która mi szyła stroje, no jest po prostu, że tak powiem, leniwa i nie chciała jej się zmieniać. Ale to nawet lepiej, bo to jest dwójka szefów, dwójka, to jest porządna ekspedycja. To nie pu, można. Pu, dobra, stary, przebieramy się. No i mamy stroje. Stroje eleganckie, prawda? Podróż! Jak ci się podoba? Jak wygodnie leży? Ja ci powiem, że to wygląda jakbyśmy ze średniowiecza się urwali. No stary, my lecimy na wyprawę, to musi być wygodnie, musi być ciepło. Masz chustę na głowę, jakby ci po prostu wiało po uszach. No i teraz najważniejsze, stary, no, czyli co, zostawiamy te elytryta? Wszystko. Dobra, no to w takim razie, stary, ogólne podsumowanie tego, co ja w tym momencie posiadam. Posiadam świetny strój. Druga, posiadam dwa... Czekaj, zamienię resztę tego, golda na bloki, ile się da. Żeby nie mieć jakby w jednym. Dobra, tu pyk i tu. Dobra. Czyli posiadam w tym momencie, uwaga. O, wiesz co mogę zrobić? Czekaj, jeszcze przepalę. No. Przepalę jeszcze jedną rzecz, bo mam... Te rudy golda możesz przepalić. No właśnie, jakieś, chcę, bo jest idealnie 9 o. I miałbym kolejny, wiesz, kolejny ten Stacks. Tak, kolejny stacks, dobra, tu odkładam to. Więc tak, ogólne podsumowanie. Będziemy mieli 35 bloków złota. Dużo. 35 bloków złota, zabrałem ci... Kurde! Co? No może być. Myślisz, no. Że mało? 5 staków złota to jest około. Nie, więcej chyba. Nie. A faktycznie, no, nie. Faktycznie, no, chyba nawet trudno. Albo. No właśnie rozmieniłem to wszystko na ten, czy ja muszę to z powrotem zamienić. Tak ci nie wierzyłem, że musiałem to sprawdzić. No, dobra, tu to jest, no, łatwo się to da obliczyć przecież, jak ty to nie wierzyłeś? Możesz nie dyskutować? Ja chcę w tym momencie podsumować, co my mamy. Dobra. 35 bloków złota. Zabrałem 19 emeraldów, żeby może jakiegoś tam, nie, coś jakby trzeba było, też się może przydać. Zabrałem 17 diamentów, w razie jakbyśmy chcieli, nie wiem, zrobić sobie jakiś item, nie? Jakbyś już ostatecznie potrzebowali, bo stary, to, że ty nie chcesz brać narzędzi, dobra, podoba mi się taka przygoda, to jest całkiem ciekawe. Ale wiesz, może, jasne, że tak, nie? Ale może być moment, w którym jednak nam się to przyda. Mamy, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 staków TNT, ty masz drugie 13, co nam daje 26. No i mam niecałe 400 kg ziemniaków. Ja też mam niecałe 400 kg ziemniaków, bo trochę podjadłem. No mówi się trudno, no, że tak powiem. Jest idealnie. Głód nie wybiera. I co, i to wszystko? Myślisz, że nic więcej nie? No, ja nie biorę nic więcej, człowieku. No dobra, no to w takim razie ja biorę... Ja na przygodę. No w takim razie ja biorę tutaj ostatnie teraz te... Teraz tylko wiesz, ogarnąć statek i lecimy. Zamieniam to na ten... Właśnie, statek trzeba kupić. Kurczę, no. Ja, to będzie do mnie złe jaja. Dobra, widzowie, w takim razie my... kolejna część przygotowań, no i prawdopodobnie również podróż cała, którą wykonamy na kanale Dave'a. Zapraszam do niego, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Elo!